obu polskich fabrykach Toyoty produkujemy dziś najnowsze generacje napędu hybrydowego dla Toyot, sprzedawanych później w całej Europie. Grzesiu, jesteśmy tak doskonałym teamem, że Japonia zdecydowała się powierzyć nam tę produkcję. Może to jakiś kolejny cud nad Wisłą? Myślę, że możemy to rozpatrywać w tych kategoriach, ale już dużo bardziej skromnie zapracowaliśmy sobie na to. Przez te 15 lat, od kiedy pojawiały się systematycznie u nas projekty hybrydowe, udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie to po prostu zrobić bardzo dobrze. Z utrzymaniem wielkiej jakości, super jakości, dobrego bezpieczeństwa i od tego 2016 roku podsypały się projekty hybrydowe, 6 z nich po kolei, co nawet w opinii naszego poprzedniego prezesa to jest ewenement na skalę światową. Ja pamiętam czasy, kiedy tu produkowało się jeszcze tylko i wyłącznie, nazwijmy to analogowe, czyli klasyczne napędy, klasyczne silniki i skrzynie biegów. Teraz to jest naprawdę centrum hybrydowe. Co dokładnie tu produkujecie? W jakich modeli? Wiesz co, no teraz praktycznie już wszystko. Począwszy od silników 1.5 TNGA, które są umieszczane i w Yarisie, w Yarisie Crossie, 1.8. To są przekładnie hybrydowe i do tego silniki 1.5 i silniki 2.0. Czyli tak naprawdę, jeżeli kupujemy w polskim salonie w tej chwili Yarisa Crossa, który za chwilę pojawi się w ofercie, CHR? CHR 2.0, tak. CHR 2.0, Corolle? 2.0. 2.0, tak. To są samochody silniki z naszymi sercami. Tak, tak? Silniki z polskim sercem. Polskim sercem, dokładnie. Czy trudno jest się przestawić z produkcji silników klasycznych na takie napędy zaawansowane? No bo to jest technologia jednak z najwyższej, najnowszej półki. Wiesz co, to wszystko się odbywa etapami. To wszystko się odbywa etapami. Jak to mówią Japończycy, small step, tak? Czyli po kolei udowadniasz, że kolejne coraz bardziej skomplikowane projekty jesteś w stanie robić. Zaczynaliśmy od manualnych skrzyń biegów, pięciobiegowych. Później były sześciobiegowe, później były półautomatyczne skrzynie biegów do AIGO i później systematycznie pierwszym takim przełomem to były pierwsze hybrydy 1.8, tak? I projekt wtedy zwodowany udowodnił, że jesteśmy w stanie to robić. I po tym kolejnych 5 projektów, a jeszcze szczególną estymą i szczególnie docenione było to przez Japończyków, że byliśmy w stanie uruchomić ostatnie projekty nawet w czasie pandemii. Ci wszyscy Japończycy, którzy przyjeżdżali do nas, instalowali maszyny, ustawiali te maszyny, robili to teraz online. Wszyscy robiliśmy to sami i poprzez komunikację online byliśmy w stanie zainstalować te maszyny, uruchomić, ustawić i rozpocząć produkcję. Czyli doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie. Dokładnie, to jest ten team, to jest ten zespół, który potrafi realizować nawet projekty i wdrażania tych najbardziej skomplikowanych, bo zaczęliśmy produkować silniki elektryczne MG1, za chwilę zaczniemy produkować silniki MG2. Czyli to są silniki, które znajdują się w skrzyniach hybrydowych, do napędów hybrydowych. Tak, zarówno ten odbierający energię, jak i ten napędzający. Co znaczy, że mamy gotowy komponent do produkcji silników elektrycznych i napędów elektrycznych. Czyli co, przyszłość to są elektryki z Wałbrzycha? No zależy, co do tego podłączymy. Mogą być elektryki, ale to też są podobne systemy, jak są w ogniwach paliwowych, ta? I samochodach takich czyli jak Mirai. Czyli elektryczne auta na wodór. Tak, tak. Wtedy dokładamy tylko ogniwo paliwowe, a całą pozostałą rzecz, i baterię oczywiście, ale tą technologię, która powoduje, która wytwarza prąd, czyli same silniki elektryczne i jeden, i drugi, i te odbierające, i te napędzające, właściwie już mamy. Jakim teamem tutaj dysponujecie? Mamy dwie lokalizacje fabryk, tu w Wałbrzychu i w Wielczu-Laskowicach. Obie w tej chwili są mocno zhybrydyzowane. Jaka grupa ludzi z Polski pracuje przy tych produkcjach? To jest tak naprawdę 3000 osób. 3000 osób, kilkudziesięciu, około 20-30 japońskich menedżerów. To się zmienia, bo w zależności od tego, jakie projekty realizujemy, ich jest więcej, prawda? Natomiast ta standardowa grupa to jest około 20-kilku japońskich menedżerów, ale ich rola ograniczyła się teraz do koordynacji, do ułatwiania kontaktów z Japonią. Kiedyś to było tak, że oni kierowali liniami, a Polacy byli koordynatorami. To się teraz wszystko odmieniło, jesteśmy w pełni samodzielni, to nasi menedżerowie kierują i zarządzają liniami, a nasi japońscy koledzy są dla nas pomocą, są dla nas pomostem pomiędzy nami i Japonią, żeby te kontakty udrażniać, żeby nam pomagać i realizować te projekty płynnie. Ty jesteś z tą fabryką praktycznie od prawie że kamienia węgielnego od początku. Pamiętasz jakieś szczególne momenty, jakieś trudne momenty, czy zdarzały się rzeczywiście schody w tym procesie wprowadzania do produkcji tego typu nowoczesnych napędów? Wiesz co, to o czym powiedziałem. To były warunki zupełnie odmienne od nas, czyli warunki pandemii, tak? Chcemy udowodnić tym 6 projektami hybrydowymi, że jesteśmy w stanie to robić tutaj w Europie, tutaj w Polsce, tak? To była pierwsza poza Chinami decyzja japońskiego koncernu o tym, okej, lokalizujemy hybrydy w Europie.
I teraz stajemy nagle przed taką sytuacją, że mamy zacząć produkować i hybrydy małe, i silniki elektryczne, i okazuje się, że nie ma wsparcia z Japonii. Musimy sobie jakoś poradzić, tak? Nikt nie przyjedzie, nie pokaże nam, jak się to robi. Musimy to zrobić sami, musimy się skomunikować, musimy zgrać kamery i po prostu w tym systemie to uruchomić i praktycznie bez opóźnień, bo pewne przesunięcia były w systemie, w całym koncernie, tak, jeżeli chodzi o realizację projektów, natomiast pandemia właściwie nie miała na to wpływu. Natomiast ile za tym stało wysiłków, ile prób i ile zaangażowania polskiego zespołu, to już tylko my wiemy. A to jest niesamowite, zobaczcie, w tej chwili, właściwie w zeszłym roku, już Toyota w Polsce co drugi nowy samochód sprzedawała z napędem hybrydowym i większość tych aut hybrydowych sprzedawanych w Polsce ze znaczkiem Toyoty będzie serce produkowane tutaj z zespołem, w którym też ma swój udział Grzegorz, z zespołem fabryk Toyoty, tych z Wałbrzycha i tych z Jelcza. To jest jeden organizm w dwóch miejscach niedaleko od siebie położonych. To jest takie nasze centrum produkcyjne, bardzo silne. Bez niego nie mielibyśmy hybryd w Europie, ale także trzeba mieć świadomość, 3000 osób. To jest bardzo duża grupa ludzi. Śmiem twierdzić, że chyba nawet większa niż my mamy w tej chwili w całej naszej sieci dealerskiej zatrudnionych osób, w związku z czym to tu, niedaleko Wrocławia, jest zlokalizowane to serce produkcyjne i ten duży trzon produkcyjny teamu produkcyjnego Toyoty w Polsce. Ja pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu wszędzie tu kręcili się Japończycy. Patrzyli na ręce praktycznie na każdym etapie produkcji, no i oczywiście szefami byli Japończycy, a dzisiaj wszystko się zmienia. Nie patrzyli na ręce. To jest team, to jest zespół, to jest wsparcie, to jest pełna współpraca. Natomiast tak jak sobie mówiliśmy o największych wyzwaniach, to co sobie powiedzieliśmy, to co mówiliśmy o zespole, to jest jeszcze jeden ogromnie ważny czynnik. W momencie tak największej próby, którą mieliśmy, kierował nami już Darek Polak jako prezes, tak? Czyli nastąpiła ta wymiana, trochę naturalna chyba. Nastąpiła wymiana, tak, to gdzieś tam czekaliśmy na to, kiedy w końcu to zaufanie do polskiego zespołu będzie na tyle dużo, że będziemy mogli także być kierowani przez Polaka. To się stało i raz, że to się stało w styczniu, drugi raz, że przeszliśmy całą próbę uruchomienia kolejnych projektów inwestycyjnych w czasie lockdownu, w czasie pandemii, właśnie pod kierownictwem Darka, to myślę, że to też są kolejne powody, dla których udowadniamy systematycznie o tym, że jesteśmy w stanie tu w Wałbrzychu i w Wielczu-Lackowicach robić wielkie rzeczy. To trzeba tylko trzymać kciuki za zespół, ale też trzymać mocno kciuki za to, że tego naszego prezesa Darka Mikołajczaka nie zabiorą nam kiedyś gdzieś tam do centrali, w wyżej strukturach fabrycznych, bo rzeczywiście polski team zarządzany przez polskiego menadżera to jest chyba to, o czym wszyscy w tym biznesie marzą. Produkcja najnowszej technologii hybrydowej tu w Polsce, w polskich zakładach Toyoty, ma też swoją drugą lokalną twarz. Sam o tym wspomniałeś wcześniej. Próbujemy krok po kroku wprowadzać lokalnych podwykonawców i zastępować te części japońskie. Tak, ale to jest, wiesz co, to jest charakterystyczne dla całości produkcji. My jeszcze długo będziemy czekać na to, żeby mieć elementy designu tu, na miejscu, tak? To wszystko dzieje się w Japonii. My natomiast i dostajemy te nowe części, nowe produkty, czy to jest hybryda, czy to są części do skrzyni półautomatycznej, praktycznie w całości jako japońskie, tak? I naszą rolą później jest w tym, żebyśmy systematycznie te części zamieniali, rozwijając lokalny rynek, lokalnych dostawców, tak? Kiedyś czekaliśmy, jest 5 takich centrów w świecie, więc na kolejkę, na testy, na badania czekaliśmy 2 lata. A teraz mamy to? A teraz mamy tu, po prostu idziemy, mówimy do Łukasza, Łukasz, trzeba to przetestować i jesteśmy w stanie to zrobić w ciągu kilku miesięcy. Takie testy trwają od 3 dni do 4 miesięcy. I tak naprawdę, jeżeli mamy pomysł, jeżeli mamy lokalnego dostawcę, bierzemy od niego części, testujemy je, wysyłamy do Japonii, do designu tylko wyniki tych badań i prosimy o decyzję JOŚ. I jesteśmy w stanie wtedy systematycznie zmieniać i powodować to, że teraz te japońskie napędy hybrydowe są w pełni japońskie praktycznie, tak? Ale z czasem zaczniemy je produkować i coraz więcej elementów będzie europejskich, coraz więcej elementów będzie polskich. Ja nie wiem, kto tu się bardziej lokalizuje. Zwróciliście uwagę na Grześka JOŚ reakcję. To jest przenikanie się kultur, ale rzeczywiście takie informacje cieszą. Zobaczcie, fabryki bardzo poważne w Polsce, najnowsza technologia produkowana dla Toyoty tu w Polsce, centrum badawczo-rozwojowe dla tych fabryk też pierwsze takie tu w Polsce. Tylko się cieszyć.